Cześćko wszystkim, tutaj Hycza11 i zapraszam Was na kolejny odcinek Trybu Kariery w grze FIFA 13. Jesteśmy oczywiście Liverpoolem. No i musimy tutaj pozmieniać już nieco w składzie. Wypada nam David Alaba. W podstawowym składzie oczywiście Jose Enrique. Już tutaj przy okazji ustawiam kadrę na mecz ze Swansea. Według formy dam szansę Martinowi Kalemu na prawej, Jose Enrique na lewej. Jest w formie Allen, w ogóle bez formy Joe Cole. No i tak, tak to może zostać. Suarez jest, z tego co widzimy, w najlepszej dyspozycji z naszych zawodników. No a te paski na pomarańczowo po prostu to są ci zawodnicy, którym brakuje ogrania. Przy okazji w poprzednim odcinku odrzuciliśmy ofertę Węgier. Maciarzy chcielibym prowadził ich reprezentację, ja z tego nie skorzystałem. Swansea City, Liverpool, zapraszam na to spotkanie. Jesteśmy w Walii, gdzie Swansea, była drużyna Brendana Rodgersa, podejmuje właśnie Liverpool. Powrót po dłuższym czasie naszego kolejowca do drużyny Swansea. Ale tutaj nie będzie sentymentów. Liverpool musi za wszelką cenę wywalczyć 3 punkty. Tym bardziej, że Swansea w tabeli jest na miejscach spadkowych. W zeszłym sezonie, gdy prowadził ich Rodgers, drużyna zachwyciła. Był to najlepszy Beniaminek. 10. miejsce w tabeli. A teraz uwaga, Danny Graham. Pierwsza akcja i mamy bramkę. 8. minuta spotkania. Konsternacja wśród kibiców Liverpoolu, bo gospodarze obejmują prowadzenie. Świetnie, Dyer podanie do Grahama, a ten bez problemu obok bezradnego Pepe Reiny. Tak tutaj poklaskują sobie zawodnicy Liverpoolu, mobilizując się do walki. No muszą, muszą, bo już od początku spotkania pod górkę. Bardzo źle to wygląda. Świetna, świetna akcja Swansea. Pierwsza akcja meczu i od razu zamiana na gola. Graham, dobre kolejne podanie do Routledge'a. Routledge obok bramki. No chciał podobnym sposobem jak Graham pokonać Pepe Reina. Jakby to wpadło do bramki, no to już by była prawdziwa katastrofa dla Brendana Rodgersa i jego zawodników. Asaidi do Suareza. Zachwycił Urugwajczyk w poprzedniej kolejce w meczu z Newcastle. Zdobyły 2 gole, dzięki czemu The Reds pokonali Newcastle. Suarez teraz do Gerarda. Gerard ze Susaetą. Jest Nuri Sahin. Nuri Sahin do Gerarda. Gerard. Lucas. Asaidi. Osama Asaidi. Fantastyczny teraz dribbling. Był faulowany Marokańczyk. Asaidi. Jeszcze Osama Asaidi. Niepotrzebnie strzelał. Jeszcze Nuri Sahin blokowany. Nie ma pomysłu jak na razie Liverpool. Uwaga, bo teraz Graham, kolejna taka dobra piłka, ale dobrze, Daniel Lager odbiera mu piłkę. 24. minuta, czyli jeszcze ponad 20 minut do końca pierwszej części gry. Sahin do Gerarda, Gerard, Asaidi, Asaidi, no gdyby tam ktoś był, to mógłby dobić tę piłkę, bo Michael Worm nie dał rady złapać tej piłki. Britton. Te Guzman, doświadczony reprezentant Kanady. Britton. Williams. Jest Michu. Zeszły sezon fantastyczny tego zawodnika. Rozchwytywany przez wielkie angielskie kluby, postanowił zostać w Swansea. Teraz znowu Jonathan De Guzman. De Guzman do Dyera. Dyer. Ale dobrze Jose Enrique, tylko że według sędziego faulował Hiszpan. De Guzman krótko do Grahama. Michu. Michu, uwaga, Michu do Britona. Źle to sobie przyjął. Jeszcze Dyer. Dyer wrzutka, ma piłkę Pepe Reina. A tam wpadła De Guzmana. Ale na szczęście żadnemu z zawodników nic się nie stało. Suarez do Lukasa. Asaidi, który zastąpił Susaetę. Asaidi! Broni Worm.
O, szuka tutaj okazji bramkowych. Osama Asaidi miał świetny początek sezonu, a teraz troszkę ucichł. Przez co wylądował na ławce rezerwowej w ostatnich spotkaniach. Teraz dał mu znowu szansę Brendan Rodgers. Lucas do Gerarda. Suarez. Gerard. Steven Gerrard i znowu w kropce Liverpool. Nie wiedzą, co mają zrobić. Piłkarze w czerwonych koszulkach. Gerrard do Suareza. Może teraz. Suarez. Jest przy nim Chico. Suarez do Gerrarda. Źle. Już mają piłkę gospodarze. De Guzman. Doliczony czas gry pierwszej połowy. Piękne podanie. Grahama do Dyera. Dyer. Świetnie Reina. Ryzykownie, ale dał radę. Koniec pierwszej połowy, o której Liverpool musi jak najszybciej zapomnieć. Znowu goście nie mają pomysłu na grę. I na Molton Road Swansea prowadzi 1-0 po bramce Grahama. Wracamy po przerwie. Już wracamy na drugą część spotkania. Rozpoczyna Liverpool. Liverpool, który sensacyjnie przegrywa z gospodarzami, z drużyną Swansea 1-0 po bramce Grahama z 8 minuty. I tak jak mówiłem już w trakcie pierwszej połowy, w ogóle nie ma pomysłu Brendan Rodgers na to, by poprawić jakąś grę Liverpoolu. Teraz Martin Kelly spokojnie stopuje piłkę. I Liverpool przeprowadza akcję. Gerrard do Suareza. Suarez biegnie sam Urugwajczyk. Do kogo poda piłkę? Suarez będzie strzelał. Suarez! Blokowane to uderzenie. Ma piłkę Michael Worm i już wybija bramkarz. Ma piłkę Michu de Guzman. Do Dyera. Teraz gospodarze przeprowadzają kontratak. Graham. Dyer. Nie umie odebrać Liverpool w ogóle piłki. Michu do Britona. Briton, będzie szansa. Wyszedł Reina z bramki, musi wrócić. Uwaga, Michu! Broni Reina. Pół godziny do końca. Wciąż 1-0 dla Swansea. Faulowany zawodnik Liverpoolu. Rozpocznie Gerrard. Suarez do Sahina. Traci reprezentant Turcji. Szybka kontra gospodarzy. Daje uwaga do Grahama. Graham będzie strzelał obok bramki. No. Tu mogło być 2-0 dla gospodarzy. Będzie zmiana. Pablo Hernandez wejdzie w miejsce Williama Routledge'a. A Liverpool wciąż bez jakiegoś pomysłu. Brak kreatywności gości powoduje, iż nie ma bramek. Jak na razie dla drużyny Liverpoolu. Suarez. Strata. Dziecinnie proste błędy. Teraz Susaeta, 74. minuta. Co zrobi? Ładnie na zamach, na wajchę, ale co z tego, skoro i tak traci piłkę. Britton do Dyera, Dyer. Ale i Swansea również się gubi. Mimo wszystko i tak bardziej zasłużyli na zwycięstwo. Przeprowadzili więcej groźniejszych ataków niż Liverpool. Sahin. Może teraz Nuri Sahin do Asaidiego. Asaidi, wysunięcie do Gerarda, ale nie będzie z tego strzału. Nie ma pozycji. Teraz blokowany przez Williamsa. Świetnie Sahin teraz głową. Pablo Hernandez. Britton. De Guzman. Gerrard, może teraz, jedna z ostatnich akcji Liverpoolu. Teraz już mogą myśleć goście tylko i wyłącznie o remisie. Susaeta do Suareza, nie ma, nic z tego nie będzie.
87 minuta, coraz bliżej końca ten mecz. Swansea bliskie pokonania Liverpoolu. Gospodarze dzięki temu zwycięstwu mogą sobie poprawić znacznie sytuację w tabeli. Liverpool odwrotnie, pogorszyć swoją sytuację. Teraz, ej, tutaj nie ma faulu, no. Troszkę taka lekka kontrowersja, ale nie powinno być. Już nie powinno być faulu, już minuta naliczona. Ładnie teraz techniczne podanie Society do Sahina, ale już Asaidi może teraz. Ostatnia akcja, to już jest na pewno ostatnia akcja tego meczu. Gerrard do Suareza, Suarez strzał, jeszcze Gerrard i gol. 1-1, ale szczęście Liverpoolu, będzie remis. Udało im się uratować punkt, ale i tak ten punkt mogą przyjąć z ogromnym niedosytem. W sumie nie pokazali nic wielkiego, dzięki czemu mogliby zasłużyć na zwycięstwo, ale... No powiedzmy sobie szczerze, nie zadowala remis. W sumie i tak lepszy punkt niż porażka. Tylko że jeszcze gospodarze nie powiedzieli ostatniego słowa. Taylor do Michu. Cały czas Michu. Taylor będzie dośrodkowanie. Ma piłkę Pepe Reina. Piąstkuje. Jeszcze Nuri Sahin i już Lucas Leiva. Koniec spotkania. Liverpool szczęśliwie po bramce z ostatniej minuty Stevena Gerrarda remisuje ze Swansea. Z Molton Road. To by było na tyle. Żegna się z wami Hycza 11. Do usłyszenia. No kochani, tylko i aż remisujemy ze Swansea 1-1. No było to przegrane spotkanie, ale na nasze szczęście udało się chociażby wyrównać. Jeszcze zostaje nam spotkanie w tym odcinku z Southampton u siebie, które musimy za wszelką cenę wygrać. A w później już widzę tutaj 5 grudnia, White Hart Lane czeka i pojedynek z Tottenhamem. Nie czekajmy tutaj ani chwili dłużej, przesuńmy datę na 1 grudnia i mamy kolejną ofertę prowadzenia kadry narodowej. Austriacy są mną zainteresowani. Odrzucamy ofertę. Na razie skupiaj się na pracy w klubie. O, tutaj nadszedł czas na zmiany. Kibice, jak i piłkarscy eksperci wskazują na braki w obronie klubu Liverpool. Ogólnie uważa się to niedopuszczalne, żeby w obronie znajdowali się zawodnicy, którzy nie potrafią powstrzymać naporu przeciwnika. Nie wiadomo, czy Rodgers podziela tę opinię i czy podejmie jakieś kroki. No w sumie obrona nie gra za dobrze, ale lepszych obrońców nie mam. Zimą będziemy musieli nieźle poszperać. Piłkarzem miesiąca został Steven Gerrard, gratulujemy. Jesteśmy już tutaj przy spotkaniu z Southampton, 17 drużyna w tabeli. Zobaczmy tutaj na strzelców, Suarez z 9 prowadzi, asysty Jermaine Defoe 5, zawodnik Tottenhamu. No i cóż, rozpoczynamy więc powoli spotkanie, jeszcze sprawdźmy skład, czy tutaj coś pozmieniamy. No tak, Martin Kelly, za niego zagra Glenn Johnson, Carragher za Martina, nie damy Coatesa do pustowego składu, zapomniałem, że już wrócił na wypożyczenia, czyli zagra Coates za Martina Skrtela, pozmieniamy w obronie. Kogo tu jeszcze dać? Nie no, tak już chyba zostawimy. Tak. Tak więc możemy rozpoczynać mecz. Tylko zmienię tutaj czas na 6 minut i rozpoczynamy. Liverpool Southampton. Jesteśmy na Anfield. Czas na kolejne ligowe spotkanie Liverpoolu, w którym podopieczni Brendana Rodgersa zmierzą się ze Southampton, drużyną, która broni się przed spadkiem na chwilę obecną. 17. pozycja w tabeli podopiecznych Paula Lamberta. Uwaga, Luis Suarez. Suarez, pierwsza akcja! Z problemami jeszcze Lucas Leiva. No i to mogło się rozpocząć fenomenalnie. Jednak świetnie sobie poradził Diego Cavalieri w bramce Southampton. Ależ była akcja Liverpoolu, no.
Natychmiast gospodarze tutaj od ostrych ataków rozpoczynają to spotkanie. No muszą wygrać ten mecz. Nikt sobie nie wyobraża, że będzie tutaj chociażby remis. Lalala. Do Davisa niedokładnie. Już Steven Gerrard. Lucas. Nie dojdzie ta piłka do Society. Przejął Dixon. Sahin. Oj, leży kontuzjowany. Któryś z zawodników to jest Dani Agger. A więc filar obrony Liverpoolu ma uraz. Nie podnosi się cały czas z boiska. Nie reaguje na to Liverpool, nie? Także sędzia. Nuri Sahin, strzał blokowany. A Agger cały czas leży. Ręce do góry podnosi i będzie przerwana gra. Nie! Sędzia nie przerywa gry. Już się podniósł, ale trzyma się za bark. Czyli będzie coś z barkiem. Jakiś problem ze stawem barkowym najprawdopodobniej. Udaje Lagera. Teraz on był przy piłce. Gerrard. No on dał remis drużynie w meczu ze Swansea. Susaeta z dystansu. To mogło się podobać, gdyby szło w światło bramki. Rozpocznie od bramki Diego Cavalieri. Kwadrans gry za nami. 0 do 0. Lalana. Lalana do Rodriguez'a. Rodriguez ma piłkę po Pereira. Musiał ją złapać Hiszpan. Aj, wypuszcza sobie ją. Już Gerrard do Suareza. Suarez nie dojdzie Osama Saidi. Bardzo złe zagranie Urugwajczyka. Pancheon, ale piłka opuszcza boisko. Nie opanował. Zawodnik drużyny świętych. Sahin do Johnsona. Susaeta. Luis Suarez. Może coś z tego wyjdzie. Luis Suarez. Suarez! Blokowany! Gol! Steven Gerrard! 21 minuta. 1 do 0. Derece obejmują prowadzenie. Świetnie tutaj się znalazł, niczym napastnik Steven Gerrard. Suarez zablokowany, jego strzał, a on dopadł do piłki i pokonuje Diego Cavalieriego. 1 do 0 dla gospodarzy. Pancheo on do Kleina. Klein fauluje Jose Enrique. Już rozpoczął Liverpool. Lucas. Nie dojdzie Suarez. Lalana. To jest też problem Liverpoolu w tych ostatnich meczach. Bardzo dużo niedokładności. Brak takiej komunikacji między zespołem. Również błędy w obronie. Proste błędy. Były takie mecze, w których obrona zachwycała, jak na przykład z Evertonem, ale były takie, w których dawali totalną klapę, jak na przykład z Chelsea, gdzie zawodnicy mogą się cieszyć, że było tylko 1-0. Dla The Blues powinno być znacznie więcej. Były również takie spotkania, w których powinni wygrywać wysoko. Po prostu brakuje skuteczności. Wiele jeszcze tutaj ma do poprawy drużyna Brendana Rodgersa. I znowu niedokładnie. Lambert do Korka. Ale dobry tutaj wyblok tej akcji. Ma piłkę Enrique. Lucas. Do Suareza. Luis Suarez. Jest to sama Asaidi. Asaidi. Kork. Uwaga, Lucas Leiva. Co zrobi Brazylijczyk? Schodzi do boku, teraz do środka. Gerrard! Potrzebował 12 minut, by zdobyć dwa gole. No pięknie, pięknie gra dzisiaj kapitan Liverpoolu. To jest jego trzeci gol w drugim spotkaniu. Bramka przed tygodniem, strzela teraz dwie. Liverpool jest jak na najlepszej drodze do pewnego wygrania tego spotkania. Ale poczekajmy, bo jeszcze trwa druga, pierwsza połowa. No teraz! Jak tego jeszcze Lambert? To by była fantastyczna odpowiedź gości. Bramka, która dałaby tutaj jeszcze nadzieję na osiągnięcie chociażby remisu. A tak wciąż 2 do 0. Susaeta ładnie tutaj zwiódł obrońcę Sahin.
Nuri Sahin, będzie dośrodkowanie. Sahin blokowany. Korner dla Liverpoolu. Uwaga. Nuri Sahin do Asaidiego. Jos Hojvelt, były zawodnik Celtiku, wybija. Już Pancheon. Pancheon. Cały czas przy piłce jest Lambert. Lallana. Spokojnie. Coates do Reiny. Johnson. Seta. Brawo właśnie dla Rodgersa za decyzję, którą postanowił wykonać. Gra Sebastiana Coatesa od początku. Zawodnika, który zbierał świetne recenzje w Newcastle. Był wypożyczany właśnie do tej drużyny na pół sezonu. Na całą jesień. Wszedł już trochę szybciej. Nalegał Liverpool. Tym bardziej teraz, gdy te kontuzje odniósł Snyder. Jeszcze gra, ale najprawdopodobniej będzie miał przerwę po tym spotkaniu Duńczyk. Teraz uwaga, Asaidi. Asaidi troszkę za długo, mógł wcześniej podawać. Już mamy doliczony czas gry. Pancheon do Lallany. Świetne podanie Lallany do Pancheona. Uwaga, bo jest w środku sam Lambert. Jeszcze zamyka Rodriguez. Pancheon. Podanie Rodriguez. I gol. Javier Rodriguez. 45. minuta. Kontaktowy gol dla świętych. To może oznaczać tylko jedno, że goście jeszcze wierzą w korzystny rezultat z drużyną Liverpoolu. Że można. Ale tak jak mówiłem, rzadko której drużynie udawało się tutaj strzelać dwa gole. Uwaga, bo teraz z kolejną akcją Southampton Lallana. Lallana, nie ma faulu, Coates go zatrzymuje, pewnie. Susaeta i to by było na tyle w pierwszej połowie. Liverpool prowadzi już tylko 2-1 z Southampton po dwóch golach. Stevena Gerrarda, kontaktowa, trafienie dla Southamptonu przez Rodrigueza. Wracamy po przerwie. Wracamy po przerwie na Anfield. Liverpool prowadzi ze Southampton 2-1. Bramka dla gości w ostatniej akcji, pierwszych 45 minut. Daje nadzieję drużynie Southampton na to, że można tutaj powalczyć. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Yoshida do Davisa. Davis spokojnie. Sahin jednak przejmuje to podanie, które miało być zaadresowane do korka. Suarez, Asaidi. Osama Asaidi. Cały czas Marokańczyk. Asaidi będzie strzał, ale który to już raz. Jest on blokowany. Lambert. Lambert, cały czas Lambert, ale odbiera mu piłkę z Saeta. Jest Nuri Sahin. Lallana, Lallana do korka. Lewą stroną teraz święci. Kork, uwaga, Davis do Lallany! Świetnie Pepe Reina, rzucił się tutaj ciałem na tą piłkę, dzięki czemu Liverpool wciąż prowadzi 2-1. Uwaga. Yoshida, nie dojdzie do tej piłki, ale mają Japończyk. Pancheon. Pancheon, będzie dośrodkowanie. Pancheon ma piłkę Reina. 10 minut drugiej części gry za nami. Reina wychodzi z bramki. Asaidi. Dobrze teraz, mądrze, do Lukasa. I ładnie Suarez wyprzedzi Yoshidę. Jednak ładnie Japończyk skrócił mu tutaj kąt, dzięki czemu miał mniejsze pole manewru Urugwajczyk. Uwaga, jest cały czas Nuri Sahin, przy nim Dixon, Susaeta, do Suareza, znowu w takim ataku pozycyjnym, Liverpool, strata Gerrarda, ale jest Lucas Leiva. Lucas Leiva, może jakieś uderzenie, Lucas! Daleko, daleko obok bramki i szykowana będzie zmiana w drużynie Liverpoolu. Kontuzjowany Daniel Agger, ale nie narzeka, jeszcze tutaj powalczy Duńczyk. Schneiderlin wejdzie za Jamesa Korka. Zmiana w drużynie gości. Jose Reina. 5 strzałów obronionych. Ani jeden Diego Cavalleriego. Ponieważ obydwa celne trafiały do... Znalazły drogę w siatce, a pozostałe były niecelne. Rzecz jasna. Gerrard.
Już Susaeta. Teraz Hiszpan napędza akcję gospodarzy. Wycofanie do Johnsona. Znowu spokojny atak pozycyjny gospodarzy. Innego pomysłu nie mają. Muszą jakoś rozrzedzić ten gęsto ustawionych zawodników Southampton. Lambert. Lambert ładnie do Rodriguez'a. Sędzia puszcza grę, bo był tam faulowany. Lambert. Rodriguez przeskoczył nad Glennem Johnsonem. Cały czas Rodriguez. Rodriguez ma drogę do bramki. Uwaga. Na szczęście Liverpoolu nic z tego groźnego nie wyszło. Asaidi. Wyprzedził Kleina. Osama Asaidi, Marokańczyk, wycofuje do Suareza. Suarez, nie dojdzie ta piłka, ale jeszcze mają Gerrard. Gerrard! Obok bramki. Tak, kartka dla Daniela Agera. Taka decyzja sędziego, zobaczmy, nie pokaże nam realizator powtórki. Tam po prostu musiał w którymś momencie nieprzepisowo grać Duńczyk i cofnął się do tej akcji sędzia główny tego meczu. 70 minuta właśnie w tym momencie się rozpoczyna. Susaeta. Asaidi, nie dojdzie ta piłka. Teraz uwaga, bo z akcją goście. Lambert. Lambert odbiera Coatesowi i był jeszcze faulowany na dodatek. Teraz tutaj widzimy, że nie radzi sobie Daniel Agger, będzie zmieniony, wejdzie Martin Skrtel. Jeszcze zmienimy. Stevena Gerrarda. A także wejdzie Stuart Downing za Susaetę, czyli potrójna zmiana. Puszcza Daniel Agger, trzyma się za bark, czyli jest ból straszny, ale nie opuszczał boiska. Walczył do końca Duńczyk. Brawa dla niego, że i tak wytrzymał, mimo kontuzji, tyle minut na boisku. Asaidi, niedokładne to podanie do Suareza, uwaga, bo teraz goście. Schneiderlin do Rodriguez'a. Rodriguez ma piłkę Pepereina. Ale niedokładnie Reina, uwaga, Lambert do Rodriguez'a. Rodriguez! I gol dla Southampton! Prowadził Liverpool już 2-0. Tymczasem Javier Rodriguez zapewnia jak na razie punkt gościom. Mamy remis 2-2. Konsternacja na Anfield. Bo kto by się spodziewał takiego rozwiązania? Moim zdaniem błąd Pepereiny. Niepotrzebnie wychodził reprezentant Hiszpanii do tej piłki. Wykorzystał to Rodriguez. I ładnie tutaj pokonał Pepereinę. 78 minuta. I Liverpool miał pewne zwycięstwa, a teraz jest remis. Uwaga, Asaidi. Asaidi. Marokańczyk przy piłce. Asaidi odda strzał. Asaidi! I gol! Gol dla Liverpoolu! Ależ akcja Osama Asaidiego! No strzał z ikon! Fantastycznie to zrobił! Był rykoszet zmylony przez jednego z obrońców, Diego Cavalieri! Nie miał szans! Ożywiły się trybuny na Anfield, bo The Reds ponownie prowadzą! 3 minuty cieszyli się goście z tego remisu, ale teraz uwaga! Pan Cheon do Lamberta! Ależ był bliski! Lambert pokonania Reiny! Mamy tutaj zbliżenie na Lalana, kapitana drużyny z Southampton. Będzie zmiana. Przygotowane do wejścia Czeplow z numerem 27. Opuszcza boisko Lalana. Dobry występ kapitana świętych. Nie opanował piłki. Zawodnik Southampton. Coates. Coates, błąd. Błąd Urugwajczyka, Schneiderlin, Pancheon! Świetnie Lukas. Zamienił się teraz w ostatniego obrońcę, no bardzo dobrze zagrał w obronie. Reprezentant Brazylii, już Joe Allen. Do Suareza, Suarez, jest tam góra. Sahin, szkoda, bo był tam już Stuart Downing i do niego było granie. Ale wytrącony z rytmu, reprezentant Turcji nie zdołał mu podać. Downing. Do końca coraz mniej, 4 minuty. A teraz tam chyba nieprzepisowo grał zawodnik gości. Wysoko uniesiona noga, nie przerywa sędzia. Lucas Suarez.
Cały czas niepewny Liverpool zwycięstwa. Kto by pomyślał, było pewne 2 do 0, a tutaj zrobił się niezły horror na Anfield. Osiemdziesiąta minuta, właśnie już mamy 90. Osama Asaidi, ostatnia akcja Liverpoolu, Joe Allen! Tutaj się już nic złego nie stanie Liverpoolowi. 4 do 2, fantastycznie Joe Allen. Świetnie obrócił się z piłką. No z takich akcji właśnie był znany ze Swansea i pokazuje to w Liverpoolu w tym spotkaniu. Nic złego się już tutaj nie stanie gospodarzom. To jest za mało czasu, by Southampton odrobiło 2 gole. Jeszcze do Rodrigueza, zawodnik, który zdobył dzisiaj 2 gole dla Southampton. To on właśnie dał nadzieję gościom na osiągnięcie dobrego wyniku, który szybko został zaprzepaszczony. Suarez dzisiaj również gra słabo, ale najwidoczniej nie był on potrzebny drużynie. Bez jego bramek Liverpool sobie poradził. Zwycięstwo ze Southampton 4 do 2. Z problemami, ale udało się wygrać. To tyle z Anfield. Za uwagę dziękuję. Hycza 11. Do usłyszenia. Na razie. Wygrywamy ze Southampton 4 do 2, a tutaj mamy informację. Daniela Gero odniósł kontuzję. Stłukł łokieć. 5 dni pauzy. Ta informacja, że Gerrard ma świetną passę. No, gra bardzo dobrze. Joe Cole tutaj nas informuje, że chciałby częściej przebywać w składzie meczowym. Nic na to nie poradzimy, w meczach nie grał za dobrze. Co nas czeka w kolejnym odcinku? Dwa wyjazdy, najpierw White Hart Lane i spotkanie z Tottenhamem, a później ostatnia drużyna w tabeli, West Ham United. Zobaczmy tabelę, tracimy 5 punktów do czwórki. 5 zwycięstw, 6 remisów, 3 porażki. Mało porażek, ale za dużo remisów. City ma już ogromną przewagę nad drugim United, 9 punktów i najprawdopodobniej pewnie zmierzają po mistrzostwo. Ale kto to wie, w tym odcinku to na tyle. Ja się już z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia, do usłyszenia.